Drugi odcinek perpetii wiejskiego listonosza. Co w tej chwili robimy? Tutaj wyprowadzenie jest na grzanie kabiny prysznicowej, która będzie rozwieszana pod klapą bagażnika. Tutaj mamy dojście z pieca tego powietrza. Rozgałęźnik rozgałęzia nam powietrze też, które będzie szło ogrzane do szafek w tamtą stronę. A tutaj mamy trójnik, który ma w środku kierownicę powietrza. Ja odwrotnie założyłem tak w pośpiechu ten trójnik. Teraz trzeba go obrócić, czyli odpiąć obejmę, wyjąć rurę. I tu będzie trzeba zrobić jakąś redukcję, tak żeby z grubej dmuchało do cienkiej. Chcąc napiąć samemu alternator, żeby można było go później skręcić napiętego, to tutaj od spodu, zobaczcie, nie wiem, czy tam będzie cokolwiek widać, jak weźmiecie śrubokręt, to będziecie czuć. Jest miejsce, gdzie można chwycić, włożyć śrubokręt o blok silnika i wtedy on się zapiera o blachę, przez którą przechodzi ta śruba. I teraz tą blachę dźwigacie, fizyka działa i wtedy napinacie sobie ten alternator, ale nie za mocno, pasek nie może być zbyt mocno napięty. Natomiast no, u mnie jest dosyć mocno napięty w tej chwili. Zobaczymy, jak pierdyknie, to pierdyknie, ale tak z czystej ciekawości. No, napiąłem mocno, nigdzie się tam dalej nie wybieram teraz. Po co nagrywam? Bo chcę Wam pokazać jednego małego Tipsona. A mój Tipson mówi tak. Chińczyk napisał w instrukcji: panie, montuj pan pompkę. Pochył tam 15 stopni, wtyczką do góry. A ja mówię: panie Chińczyk, ale ja jestem Polak. A Polak zrobi po swojemu, po co mi instrukcja. No i zrobiłem tą pompkę, zainstalowałem na, tak powiedzmy, tam pi razy oko 15 stopni wtyczką do dołu. Ponieważ to w tamtym kierunku odbywa się tłoczenie paliwa i ten tłok cały czas, on jakby walczy z tym ciśnieniem i on wydaje mi się jest zanurzony cały czas w tym paliwie. Nie ma takiego momentu uderzenia pustego. I robiłem testy na stole pompki i o wiele ciszej pracowała mi w tej pozycji niż odwrotnie. Także testuję to od paru miesięcy. Nic się nie zatarło, nic się nie zepsuło i jest o wiele ciszej. Także to są takie moje eksperymenty. Robicie to na własną odpowiedzialność. Ok, to ja mam tutaj to zrobione. Teraz muszę poszukać gdzieś, ja tutaj miałem ukryty kabel od oświetlenia dachowego. Jest, tak? Jest, dobra. Teraz musimy dojść do tego, co jest masą, a co jest plusem. I zaraz zrobimy sobie teścik, jakie lampy nam się zapalą, bo ja już nie pamiętam. Nie wiem, co było czym. Nie mam pojęcia, co było czym. Kurczaki. Teraz Wam pokażę niezły bajer, jaki chcę zrobić. Na tą okazję. Przesuniemy drzwi i włączyliśmy główne oświetlenie, przecież które działa z tyłu, a nie z przodu. Aj. No to one more time. Macie starą farbę. Macie odchodzącą folię. Takie rzeczy się zdarzają. Większe zakładki trzeba robić. A i tak może się zdarzyć różnie. Ale to jest mały pikuś. Tutaj mocno wstała. Też sobie z tym poradzimy. Patrzcie, jaki Tipson. Patrzcie, co ja tutaj robię. Zobaczcie, co tu wyląduje. Snurkel. Tu ląduje snurkel. Tak będzie przymocowany do bagażnika. O, gdzieś tu. I wtedy pod tym samym kątem będzie schodzić rura i będzie wchodzić tutaj w tą kratkę. I snurkel nie będzie dawać mi powietrza. O dziwo. Tylko snurkel będzie mi przemycać kable z góry na dół. I będzie robić taki fajny efekt. Także kable już nie będą na takie proste, szybkie capnięcie nożem, tylko nawet dla żartu, tylko po prostu będą skryte wewnątrz. A przy okazji może za jakiś czas pomyślę nad tym, żeby wykorzystać go do czegoś jeszcze. Fajnie to będzie wyglądać. Master. Mega. Ale bym sobie cyrk zrobił, ja pierdzielę. Promiennik miałem ustawiony. I te drzwi odsunąłem, żeby Wam tu pokazać, nie? To i owo. I te drzwi się wsunęły przed promiennik. Już folia zaczęła bąblować.
tutaj przy klamce się odklejać. Dobra, jakoś się uratowało tą sytuację, ale lepiej, żebym ja busa w lepszym stanie nie miał jakiegoś kolekcjonerskiego, bo ja go zniszczę. Dobra, wiercimy tutaj otwór na drugą nitą nakrętkę i zaraz tego snurkala będziemy montować. Gdzie mam tą nitą nakrętkę? Na nitownicy, a nitownica jest tu. Dobra. Do którego stopnia to mam zrobić na stożku? Ogólnie powiem wam, każdy z was powinien mieć taki stożek do swoich działań przy samochodzie. Dobra. Drugi do trzeciego skoku. Jeszcze, żeby za bardzo tego nie wypierniczyć. Digites. Zaraz zmniejszy swoją objętość, jak będzie wysychać. I będzie gitarka. No dobra. Dwa otwory montażowe wywiercone i jeden przepust na ten peszel. Powinno być ok, także zaraz przystępujemy do mocowania. I zobaczcie. Tak, kupiłem sobie na luźno te puszeczki. A teraz się okazuje, że jedną z nich wykorzystam do komory silnika. Przy akumulatorze ją przytwierdzę. I w niej będą połączenia przewodów od dachu. Odpinam kosteczki, wyciągam wszystko z słupka i bagażnik dachowy można zdjąć. A kostki będą bezpieczne od wilgoci i to będzie ta kosteczka chyba. Ta w sensie puszka. Ładniejsza. No dobrze, to jaki teraz etap? Etap jest taki, że muszę to wydobyć z słupka. Mogę przełożyć przez to, przeciągnąć już. Dobra, przewody udało się wydobyć, teraz muszę dwa żeberka minimum, dwa w porywach do trzech wyciąć. O, fleksikiem od zewnątrz na tnę, żeby to w miarę wyglądało równo. A dalej zobaczymy. Dobra, weźmiemy tą rurę. O, to jest ta rura. Rysnę sobie mniej więcej. Jak to się tutaj... Dobra, dalej by się przydał jakiś brzeszczot. Czy ja posiadam brzeszczot tutaj? Ulele. Mogę spróbować jeszcze tutaj go dziabnąć. Jest taki, że śrubę już jedną dobrałem, zrobiłem dystans, no bo snurkel ma kształt taki pokazując, nie? Czyli jak go przykładamy teraz tam, na tą lampkę trzeba wyłączyć, jak go przykładamy teraz tam do bagażnika, no to on chce się odchylać w tę stronę, nie? I łapać powietrze stamtąd, a nie wzdłuż bagażnika, więc trzeba to troszkę wyrównać. Taką tam tulejkę, nie mam tutaj swoich brat, dostałem fajne wiadereczka od tego, lichego. Niestety bateryjka w międzyczasie padła, snurkel założony, siedzi na dwóch punktach mocowania i będę myśleć jeszcze, żeby zrobić coś takiego tutaj od dołu, jakiś kątownik,
żeby go dociągnąć minimalnie, żeby on był naprężony cały czas. Żeby mu nie przyszło tam rezonować na myśl. Tutaj jest pianka na razie pomalowana na czarno. Później tu będzie inne wykończenie. Ok, tak to siedzi. Charakteru nabiera. Otwieramy bagażnik i zabieramy się za przyłącze. Czyli lampka, boczki, chyc, otwieramy bagaż. Górę serca, chyc, lampka, ja ją do środka zaraz zaniosę, a tutaj odpalamy tą. Cały czas pracuję praktycznie na tych dwóch lampach, nie? To jest poezja. Teraz tak, ja mogę spokojnie tutaj z powodzeniem przełożyć na tyły. O, i można działać. Musiałem wynająć samochód na minuty, ale żeby do niego dojechać, bo jest tylko jeden tutaj w okolicy i to jest parę kilometrów stąd, to musiałem z kolei wziąć hulajnogę elektryczną, żeby do tego auta dojechać. Także zaraz będę przy samochodzie, wynajętym samochodem wracam do domu, jutro do warsztatu przyjeżdżam wolwiakiem, no i robię dalej. Szkoda by było teraz składać to wszystko tam w warsztacie, żeby jutro znowu to rozgrzebywać, bo to jest czas, cenny czas. Dotarłem. Jaka misja. Pełna dynamika. O kurka. Co tu się teraz robi? Czekaj. Dawaj, haj. Dobra. Silnik zimny. Dobra, nie ma co katować. No to rura, mili państwo. A, płynu do spryskiwaczy nie ma. Jadę sobie, jadę, ruszam i tak się zastanawiam. Co tu jest nie tak w tym samochodzie? Coś jakoś dziwnie. Tak jakby jedynkami ten kierownicę szorowałem. Kobita jakaś jechała. Kierownica na maksa wysunięta, na maksa do góry, fotel do przodu. Ja tak na hura sobie wsiadłem. A tutaj taka niespodzianka. Powiem wam, że następnym razem nim wsiądę, to najpierw sobie wezmę, dostroję te wszystkie instrumenty. Parę przemyśleń a propos tego, że nie pojechałem w trasę, nie pojechałem sobie na Litwę, tudzież do Litwy, na jakieś tam wojaże i na palenie ogniska w lesie gdzieś sobie na obczyźnie. Czy jest to strata, czy czuję stratę? W ani jednym procencie. Odbyłem jedną nockę i już byłem szczęśliwy, że mam ogarnięty temat tylko z gniazdami. I w zasadzie z tym nie do końca, ale z tym rozdzieleniem powietrza po aucie z Webasta. No i powiem wam, że te dwie rzeczy już zrobiły mi mega nockę, a jeżeli teraz do tego dorzucę podłączenie lamp, gdzie nie mam przełączników nawet do nich, ale jeżeli zrobię podłączenie tych lamp, wyprowadzenie przewodów, to przełączniki dojdą we wtorek. We wtorek to jest ostatni dzień, kiedy mogę zakończyć te roboty. Taki termin sobie postawiłem i zrobię to. No i kolejny wyjazd w teren, to już jest pełne oświetlenie wokół auta, oświetlenie auta z tyłu, to czego mi brakowało przez cały czas. Takie pierdoły jak tam zrobienie zamknięcia bagażnika. No zobaczymy, no może się wyrobię, może nie. Najważniejsze to jest to oświetlenie. To, że dzisiaj już skończyłem temat z Webastem, z rozdzieleniem tego powietrza. To, że te gniazda no, są, działają. Masa roboty już wykonana, a jeszcze kawałek przede mną do wykonania. Także jak to wykonam, no to naprawdę no, to jest coś pięknego, nie? To jest coś pięknego móc po prostu w końcu odgrzebać z gruzów kolejne roboty, które stały. Jest parę rzeczy kolejnych do zrobienia, jest parę rzeczy ze starych robót, które wykonywałem jeszcze na starym garażu do poprawienia, konkretnie mowa tutaj o centralnym zamku, ale to jest pikuś, to jest nic. Jutro, mimo że jest niedziela, to pojadę znowu, dokończę te lampy. W zasadzie jutro jadę tylko po to, żeby dokończyć te lampy i mam nadzieję, że na spokojnie, bez dorzucania sobie niepotrzebnie jakiegoś tempa, zrobię te lampy, ewentualnie na zamknięcie zrobię skrzyni, zamknięcie dachowej. Ja myślę, że jest fajnie, że na najważniejsze to bajzel w tej skrzyni, tam gdzie akumulator latał, już nie lata, że to wszystko już jest tam, kurczę, jakoś
porobione. No i będzie tylko z górki. No i ten pasek jeszcze sobie dzisiaj napiąłem, klinowy. Także luks. No i rozpoczynamy kolejny dzień walki. Walki z busiorkiem. Dla przypomnienia, trójnik zrobiony. W tej chwili zabawa z przekaźnikami. Dokupiłem przekaźniki. Podłączam lampy górne. Dzisiaj będą działać. Kupiłem włączniki. Nie jestem zadowolony z tego zakupu. No bo nie jestem. Gdzie one są? Nie jestem, ponieważ rynek jest bardzo ograniczony. Co ja zrobiłem z tym? Przełącznikami. Gdzie wrzuciłem przełączniki, włączniki? No ale mamy zrobiony ten snurkę, to jest piękna sprawa. Tu są. Hyc i hyc. Tak, kupiłem sobie krokodylki takie większe do kabli rozruchowych, nowych. Niestety był tylko jeden czerwony, trzy czarne. Przeżyjemy. Kupiłem sobie przekaźniki. Trzy sztuki. Mimo że lampy wiele nie pobierają dachowe, to ten. Kupiłem sobie pomarańczowe. Cztery. I dwa czerwone, te przełączniki. Właśnie to mnie boli, że chcąc kupić podświetlane włączniki, podświetlane włączniki, jest problem. Bo albo gdzie ja mam te metalowe? Tu miałem te takie metalowe zainstalowane. One będą tu. Tu. One są tu. Albo te sprzedają po 30 zeta. To jest w ogóle bzdura. Tak? Albo te sprzedają po 30 zeta. Albo cała reszta. Czyli to, co wam przed chwilą pokazywałem. Tak wygląda rynek włączników 12-woltowych, takich, no powiedzmy, samochodowych, podświetlanych. Z odcinka na odcinek coraz lepsza fryzura. Słuchajcie, muszę czerep trochę przystrzyc, bo masakra. Słuchajcie, pokażę wam wyniki prac. Dzisiaj cały dzień pracuję. Tutaj jest kolejny dzionek po moim powrocie. Kolejny dzionek, który jest cały przepracowany. I uznałem, że tym razem nie będę nagrywać każdego kroku, żeby was nie zmulać, tylko wam pokażę już spory progres, który, no wiadomo, w czasie i tak to wszystko wyszło dłużej niż chciałem, żeby to wychodziło tyle. Znaczy, myślałem, że to zrobię do 3 godzin, a wyszło do 6 godzin. Także sporo czasu, ale robiłem to wolniej i tak, żebym później wiedział, co jest co. Także pokażę wam. Chodzi o lampy konkretnie, oświetlenie zewnętrzne i się przełączamy. A, jeszcze jedną rzecz wam pokażę, widzicie? To jest ten promiennik. Tutaj utrzymać rękę za długo się nie da. Zarąbista sprawa. Kolejna rzecz od Neotoolsa, która mi się podoba, także spoko, bo on jest natychmiastowy, ten promiennik. Zobaczcie, normalnie promienniki, takie jak ja miałem tam do czynienia z promiennikami od brata, to po włączeniu one się długo nagrzewały, a ten... Bach, już jest 100% mocy i już bardzo mocno grzeje w środku. No co my tu mamy? Przełączamy kamerkę. Mamy naszego pięknego snurkela. No ładnie on wygląda. Zaraz zobaczycie go w lepszym wydaniu i zaraz wam powiem, dlaczego go zobaczycie w lepszym wydaniu. Kolejna rzecz, jaką zamontowałem, jest lampa wsteczna, w sensie lampa do cofania, ale nie jest spięta z wstecznym, tylko będzie uruchamiana z palca, z guzika. Trytytka tak. Na zachętę dla złodzieja, żeby zrobił pierwszy ciąg, jak ma złe intencje, ale nie oderwie jej. O, tutaj cała chata wyjechała na dach. No słuchajcie, lampy są popodpinane, tak? Więc idziemy. Idziemy zawalczyć. Tutaj puszeczka za akumulatorem założona, też do uszczelnienia. No i jak ja to mogę teraz wam pokazać? Wszystko na przekaźnikach siedzi. Jest 5 przekaźników, 6 w drodze, bo wcześniej i tak miałem już zrobione jedną lampę boczną i to bez przekaźnika. Ona nadal działa, na razie ją tak zostawiam.
Czekajcie, tutaj były takie przyciski do zdejmowania. O, hyc. Zabrakło mi tych konektorów, dlatego na przykład tutaj mam takie, o, linki porobione, sznurki, sznureczki. Dobra, słuchajcie, to można zdjąć, bo to już wiadomo, że to działa. Plus sterujący. Odpinam. Kolejny plus sterujący. Dobra, wszystkie synchronicznie podpięte. Plusy sterujące do stałego plusa, zobaczmy. No jest, dają te lampy. One dają słabiej, bo mają folię przyciemniającą. Ale dla mnie to jest atut. Ponieważ sprawdzałem w terenie, jak ktoś powiedział, to na przykład cholerstwo jest strasznie mocne. Ale ja tą lampę też wykorzystywać chcę do jako sygnalizacyjną dla innych kierowców, co mi tam na długich jadą. Więc to musi boleć. Tutaj mamy uruchamianie już z tego. To jest to, o czym mówiłem. 11,5. Świetnie. I LED bar. Ale LED bar, on pobiera prąd, mi się wydaje, jeszcze z akumulatora rozruchowego, bo widzę spadek. Wyłączę LED bar. Do 11,5 wraca. A reszta jest już na akumulatorze hotelowym. Także no sukces. Jest to sukces. Małe rzeczy, ale bardzo cieszą. Także w końcu zgodnie z założeniem jest to oświetlenie zrobione. No i najważniejsza ta lampa tyłu, bo naprawdę nic nie widać. No i ten snurkel teraz widać lepiej. Także minus jest taki, że jak otwieram drzwi, to drzwi w ostatnim położeniu opierają mi się o tą rurę. Jak będziecie instalować sobie snurkele w te trójach, pamiętajcie o tym. Delikatnie odsunąć do linii kratki. U mnie jak będzie trzeba, to sobie to przesunę. Jak będzie trzeba. Ewentualnie, tak, ja chyba tak zrobię, bo szkoda mi tej rury. No trudno, no niestety, tak wyszło. Czasem podwójna robota, ale to nic. No i teraz należałoby zapytać, co dalej. No i dalej to ja muszę teraz poprowadzić muszę przewodziki z poziomu tutaj kierowcy z góry, żeby wyprowadzić sobie przewody. Cztery przewody. Kurwa. Teraz czekaj. Najlepiej to by było zrobić tak. Poprowadzić jeden plus na przód busa do góry, po prostu, żeby u góry był tylko plus z akumulatora hotelowego nad głową. Tak, żeby można było CB radio na postoju sobie uruchamiać normalnie i ten plus trzeba wyciągnąć tu na górę. Tak. I to będzie bardzo ważne przedsięwzięcie do wykonania. Jak ja wywalę sobie plus na górę, to na górze będę mieć i plus z akumulatora rozruchowego, i plus z akumulatora hotelowego. I ten rozruchowy ja sobie zostawię jako awaryjny w razie czego. Jak mi na Skandynawii coś walnie tutaj, coś się zeżre, to wtedy sobie przepinam na przykład CB radio albo cokolwiek tam sobie mogę wpiąć awaryjnie u góry, bo tam jest kostka wtedy w puszce. I to jest najprostsze, najlepsze, najlogiczniejsze połączenie. Jakich byśmy nie mieli kabli, jakich byśmy nie mieli urządzeń z Bóg wie jakimi wtyczkami, zawsze możemy to obciąć nożem, nożyczkami i sobie kable na krótko podpiąć. Tak, i to będzie zadanie na jutro. Doprowadzić tam plus z akumulatora hotelowego. Milion razy sprawdziłem, czy wszystko dobrze popodpinałem i tym razem tak. Aż dziwne. Kabelek ze złomu mam i ten kabelek ogólnie 16. On, proszę Was, taki fajny, mięciutki w ogóle.
Mam też takie na rozruchowe, bo mi tak doradzaliście. I on pójdzie w ogóle. W ogóle. W ogóle. On pójdzie od akumulatora hotelowego. Ten gruby kabelek poleci tam, tu. I tu będzie puszka. I tu będzie puszka, bo stwierdziłem, że ja mogę sporo rzeczy uruchomić z przodu i z tego punktu, bez ściągania pośrednio kabli. Więc kto wie, czy mi akurat taki przekrój jest potrzebny, ale taki przewód mam. A powiem wam, że odcinek akuratni, żeby sięgnąć do tej skrzyni i wtedy od skrzyni mogę cieńsze przewody sobie wyprowadzać do góry, bo tam akurat grubych jakichś nie będę potrzebować. Natomiast tutaj będę mógł sobie podpinać lodówkę, tutaj będę mógł sobie zrobić też jakiś pośredni punkt, na przykład podpięcia gniazdo zrobić, albo serię gniazd i jakiś kompresor podpinać. No cuda na kiju tu będzie można robić. Także powiem wam, że jest to ciekawa opcja. Przymiarka kabla zrobiona, tam na długość pasuje, bo wychodzi, widzicie, tutaj koło telefonu, więc jest aż nadto, ale to nadto to właśnie jest takie zdrowe nadto, którego nie będę ciąć. A tutaj no zrobiłem sobie taki panel sterowania i o ile chciałem mieć taki kozacki, fajny, o tyle ceny są na tyle nierozsądne, że sorry, ale nie będę wspierać tego w tej akcji, żeby dać za 6 przycisków ponad 200 zł, czy tam prawie 300 obecnie. Trochę jak w Ikarusie, może tutaj jeszcze jakiś wskaźnik czegoś się pojawi, albo więcej wskaźników. No, także jakby tutaj się jakiś prostokącik pojawił, to by to ciekawie wyglądało. Być może w przyszłości się pojawią jeszcze 3 jakieś przełączniki, ale przynajmniej one będą świecić po włączeniu i będzie wiadomo, że o stary, nie wszystkie lampy wyłączyłeś, nie możesz jeszcze wyjechać na drogę. I robię cyk i dopiero wyjeżdżam na drogę, żeby mnie gdzieś tam nie ściągnęli. No i spoko, fajnie. Z daleka to troszeczkę lepiej wygląda. No dobrze, na dzisiaj to wszystko. Na dzisiaj to wszystko. I teraz do domu i zakupy, poszukać dalej tych kratek wentylacyjnych, ale zaraz pojadę do marketu, zobaczę, czy jakieś kwadratowe na zewnątrz przykręcane mogę wrzucić, takie nieduże. Tą rurę muszę kupić od wody, bo jutro się nie zabiorę za wodę, ale ta rura, która tu wystaje, tu, ta giętka, ją muszę zakupić oraz cały zestaw tamtych akcesoriów do tej rury. Króćce jeszcze, takie przepusty. I co? No bardzo dużo jest zrobione. Nic, tylko się cieszyć, że lampki już tak naprawdę... Jakbym się uparł, to bym sobie pod jeden przełącznik podpiął wszystkie i bym był w stanie już funkcjonować, co nie? Bo tutaj już jeden przewód, przecież z góry dwa przewody mam. Od LED-bara i od bocznej jednej lampy. Ale spokojnie, jutro to domknę. Jutro będą wszystkie lampki się odpalać. Panel będzie na miejscu, półka jeszcze będzie mocniej przykręcona, bo to jest odpowiedni moment, żeby tam zrobić jeden punkt mocowania, bo ona jest teraz tylko wsunięta i dynda na wybojach. No, będzie lala. Nowy dzień, nowe problemy. Obiektyw brudny to raz, a dwa. Pic polega na tym, że muszę przesłać górą taki oto gruby kabelek, jak pół mojego palca. I ten kabelek musi przejść słupkiem pod skrzynkę z bezpiecznikami, ale oczywiście stamtąd on sobie pójdzie już później w stronę tyłu auta. A dlaczego tak? No bo tu jedna żyła, jedną żyłą będzie płynąć zasilenie góry tutaj panela kontrolnego od świateł, a pozostałymi 6 żyłami będzie ten sygnał z powrotem wysyłany do przekaźników na tył. Problem jest taki, że tutaj ja już mam tak ciasno, wszystko mam już tak tutaj pościskane, do maksimum po prostu możliwości mam wyczerpane tą przestrzeń. No i teraz przykleiłem przewód
dwunastka, w sensie 12-woltowy przewód, który zasilał mi wcześniej tutaj górę i to jest od bezpieczników przewód. I teraz nim ściągnę, postaram się ściągnąć ten przewód właśnie na dół. Dlatego się przykleja jeden do drugiego, no bo już jeden tą drogę odbył. A później najwyżej postaram się go przykleić, ale 2 metry dalej i go po prostu wciągnąć z powrotem, żeby mieć też ten drugi przewód tutaj od bezpieczników, tak jak wcześniej zakładałem, jako awaryjny u góry. No dobra, ja chyba tutaj światła nie potrzebuję, bo czuję ten przewód. Próbujemy. Na dole ciągnę, a tu wpycham. To jest tak mało miejsca. Musi lecieć milimetr po milimetrze, a tam na dole nie mam miejsca z kolei, żeby chwytać te przewody, prawda? Oho, on mu się tutaj rozdziela, tak? Ja pierdziele, weź teraz takiego kloca tu przeciśnij. To jest największy problem. Ja pierdziele. Powiem wam tak, czułem, że będzie problem, bo czułem. Ale człowiek niby wiedział, a się pocieszył. Nie jeszcze. Cudowne tempo, po prostu rewelacja. Rozładowujesz się. Dobrze. Chyba już ciebie nie potrzebuję w tym momencie. Przewód na dole. Ale to nie jest rozwiązanie problemu, bo ja ten przewód musiałem od góry na dół puścić ze względu na komfort przeciągania tego przewodu, ale teraz mając go na dole, muszę przeciągnąć 7 metrów tego przewodu przez słupek w dół, żeby tu mi został tylko taki odcinek do całej tej rozdzielni. 7 metrów. Ach, ta mizerna jakość z telefonu. Sprawa wygląda tak, że troszeczkę podgoniłem z robotą. Podłączone są już prawie przełączniki, włączniki, ale tutaj pewnie mój brat będzie się ze mnie śmiać. Przerzuciłem na kablu i zabrakło mi nawet nie metr. Może z pół metra mi zabrakło przewodu. I teraz muszę jechać do marketu, żeby kupić metr przewodu, 7 żył. Oczywiście bzdura, ale to zacząć łączyć, nie? A że nie mam lutownicy ze sobą teraz, to muszę połączyć to na kostki i wrzucić do jakiejś puszki. A później wymyślę zastosowanie i odpowiedź na pytanie osób, które będę spotykać. A po co tutaj ci kolejna puszka? Coś wymyślę. No. Co ja tu robię, skoro byłem za kierownicą? Zobaczcie w ogóle, gdzie ja parkuję. Ja tak specjalnie dojeżdżam, żeby uprzykrzać życie złodziejom i kombinatorom. Jak na razie to chyba z 5 razy ja się złapałem na swoje pułapki. Samochód nie odpala, ale kręci. I teraz musimy ogarnąć jedną rzecz, bo ja wiem, co to jest. Wiem i wam pokażę. Ten oto przewód przerywa. On przerywa, bo jest źle wprowadzony do tej łapki. I obstawiam, że on jest w ogóle za krótki. Też przerzydziłem. Ja powinienem nazwać kanał Miedziany Żydek. To z grubej rury. Coś do cięcia. Nie mam. Nie mam czym tego przeciąć, a to jest bardzo ważne, bo jak to się tutaj rozłączy podczas jazdy, to samochód stanie. Ale to trzeba odkręcić. No i... Wyszło bez trudu. Była lipa. Dobra. Mocno.
No dobra. Zobaczymy. Deszczyk zaczyna padać. 10,6. Bardzo dobrze. 10,7. I zobaczymy, jak on zagada. Czy on zagada? On musi zagadać. Albo zabezpieczenie, albo elektrozaworek. Ale przewód mi się nie podobał wczoraj, jak brat mi pomagał i regulowałem sobie troszkę dawkę na pompie, to widziałem, że przewód przerywał. Więc to jest to. To jest to. Dobra, jedziemy. Powiem wam tak, jest nie najlepiej, bo przedawkowałem sobie pompę i czuję, że nie ma mocy, że jest przelana i spojrzałem, deptając go w dół, zalewając go, że puszcza mi czarną chmurę, więc jest za bogata mieszanka. Jadę obwodnicą, silnik się troszeczkę zaczął grzać. Ciężko mi się wybić powyżej 80 km na godzinę. Pytanie, czy dojadę? Jesteśmy. Muszę zrobić centrala w tym, poprawić w drzwiach kierowcy, bo to jest Bidex. Pokażę wam, co kupiłem. Chyba tu chwilę postoimy na tym parkingu. 2 metry przewodu dokupiłem. Specjalnie po to 2 metry, żeby zużyć pół i 1,5 metra, żeby zostało mi na kolejny raz, podczas którego okaże się, że potrzebuję 2 metry, a nie 1,5. Zestaw koszulek termokurczliwych, bo to u mnie schodzi na pniu. Kluczyk, 8 sobie dokupiłem, bo jedną złamałem, ten nie oczko, tylko to. Specjalnie sobie kupiłem mały śrubokręcik, płaski do kostek, bo tutaj dosyć takie filigranowe kostki wykorzystuję. Z Allegro jeszcze mi nie doszły złączki, więc dokupiłem sobie dosłownie 10 sztuk złączek żeńskich, bo męskie mi się jeszcze ostały. No i kostki Wago na przewody linka. One się różnią tym, że na przewód twardy one są wciskane jednokierunkowo. Tam się takie zapadki zaciskają na żyle. A tutaj linkę sobie po prostu skręcamy. Otwieramy taką wajchę, wkładamy przewód i zamykamy ten pierdzielnik. I o. I wszystko. Także zakupy na szybko wykonane. Po 2 metry przewodu czekałem chyba 15 minut, bo państwo chcieli kupić sobie termowentylator, taki jak ma Robert. I fajna sprawa. Ojen. A mój brat to się będzie śmiać ze mnie, że przerzuciłem na kablu, bo on ma firmę elektryczną i jak ktoś będzie potrzebować z Trójmiasta czy okolic do jakichś większych takich zleceń troszeczkę, nie, tam na zasadzie jeden włącznik światła mi nie działa, to wejdźcie na stronę trójmiasto-elektryk.pl i tam możecie się z nim skontaktować, a przy okazji wykonywanych prac możecie porozmawiać o historii, bo też jest też działa z Latebrą. No i on, pamiętam, wielokrotnie jak opowiadał mi, jak ludzie no żydzą na tych kablach i po prostu byleby co do centymetra zakupić, żeby nie wydawać pieniędzy na te przewody, byleby nie było odpadów. I później te przewody są tak dziwnie pociągnięte po mieszkaniach, na zasadzie przez środek podłogi, a nie wzdłuż ściany i tak dalej. Więc już wiem, że jak to będzie oglądać, to bekę ze mnie skręci, że taką siupę odstawiłem, nie? Dobra, słuchajcie, bierzemy się za ten panel, za to cudeńko, bo tutaj musimy zrobić teraz chwilę się pobawić i tu się pobawię na parkingu pod sklepem, tylko sobie ogrzewanie podkręcę, bo pilocik, to jest fajna sprawa, bo jest 14 stopni, a chciałbym mieć akurat do wykonywania zadań tak z 18 stopni, także sobie tutaj podkręcam temperaturkę i on zaraz będzie tłoczyć więcej ciepłego powietrza. No, zajmuję się podpięciem tego panelicha. Najpierw muszę miernikiem sprawdzić, jak te przełączniki działają, które jest zasilenie LED-a, a które jest w ogóle wejściowym plusem. I na tej podstawie, to jest w ogóle tymczasowa zabudowa, na tej podstawie będę sobie teraz robić zaraz mostki między przełącznikami, żeby wszystkie jednym przewodem
cyk, 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 cyk zasilić, a później z pozostałych osobne żyły, pozostałych 6 żył będzie wychodzić na te przełączniki, także działam. No i będziemy niebawem testować jeszcze w tym odcinku gdzieś w terenie, mam nadzieję, nic się nie wysypie po drodze, to gdzieś skręcę w pole i zobaczymy, jak to hula. Taka kosteczka. Wpinamy te nóżki tutaj. Mamy już wejście swobodne. Teraz bierzemy przewód 1. Wprowadzamy. Klik. I po zawodach. I spięte. I kolejny. Klik. O, i obwodzik już jest. Teraz mi pozostały jeszcze... No jeszcze kilka przewodów mam tutaj. Proste rzeczy sprawiają pewne problemy. Teraz czy ktoś tylna świeci? No nie świeci się. Co ja mam uruchomione teraz? Czekaj, to co ja mam teraz za kabel podłączony? Ten tył. O, co tu biega? Dobra, to jeszcze raz. To działa, działa. Nie działa. Nie wiem, czy przełącznika nie spaliłem. Działa, tamta ma nie działać i to ma nie działać. Okej. Powiem wam tak, w dniu dzisiejszym się poddaję już. Mam tutaj niby wszystkie końcówki pozarabiane i pod skrzynią, i w skrzyni, i tu u góry. Już przeprowadziłem próby łączenia tych świateł, to widzieliście. Natomiast nie wszystko mi gra, a to dlatego, że jeszcze na osobnym obwodzie jest, starym obwodzie jest lewy bok przód i LED bar. Więc jutro muszę dorzucić jeden przekaźnik i jutro wykonam próbę odpalenia LED bara tej lampy i wtedy będę wiedzieć, czy ta tylna lampa jest, czy przełącznik spaliłem, czy co tu się wydarzyło. No i będę w stanie jutro podjechać sobie takie przełączniki jeszcze, może po prostu pojadę, ja sobie kupię przecież, kupię sobie 5 na zaś, tak? Niech będą sobie w schowku, co za problem. Problem to będzie później je znaleźć, jak już ich gdzieś nie będzie, nie? Kolorki zmienią na przykład. No, dobra, wracam na chatę się wyspać i jutro parę zadań mam do ogarnięcia, na razie sobie tą całą wiązkę odpiąłem od skrzynki z bezpiecznikami, wracam do domu. Człowiek jak się wyśpi, to będzie inaczej pracować, nie? No. To na razie. Dobry wieczór. Dla was tutaj się nic nie wydarzyło poza jedną sekundą. Dla mnie minęła doba. Doba i dopiero półtorej godziny, dwie godziny temu przysiadłem do tematu tego oświetlenia. Się okazuje, że to wcale nie jest takie proste. No okej. W teorii jest proste. No co za filozofia puścić plus z akumulatora hotelowego na panel i na panelu sobie rozdzielić, znaczy plusik puścić po wszystkich włącznikach, po pinach wejściowych. No i na wyjściowych out na nasze konkretne lampy. No, po drodze pojawiają się przekaźniki, więc zaczyna się trochę zabawy i pierdzielenia z końcówkami, zarabianiem, jakimiś koszulkami termokurczliwymi i tak wejdzie mój brat i powie no, gaśnicę sobie to od razu wstaw. I no... masakra. I ja sobie to wszystko tutaj porobiłem. Przekaźniki klikają. LEDbar się zapalać powinien, zaraz to sprawdzimy komisyjnie. Dwie boczne lampy sprawdzałem, z jednej strony działają, z drugiej nie wiem, bo nie mam za bardzo punktu do odbicia tego światła. Wydaje mi się, że jest jakiś problem z tylną lampą, ale to będzie problem w puszce, w kostce. Coś tam się nie spięło, to nie jest problem. Tutaj przekaźnik cyka,
Na pinie wyjściowym zasilającym lampę jest zasilenie, więc albo gdzieś tylna lampa zgubiła w puszeczce masę, albo zgubiła plusik. Więc to jest pikuś, przy pierwszej lepszej okazji, jak będę zaglądać do silnika, to czyli w dniach najbliższych, co sobie ten przewód od elektrozaworu muszę na nowy wymienić, to wtedy to ogarnę. Co z rzeczy istotnych? Z rzeczy istotnych nie mam podłączonego podświetlenia tych przełączników. I znalazłem zdjęcie na jednej z aukcji, jak to powinno wyglądać. Dziwi mnie to, że nie jest to zamieszczone na każdej aukcji. Kupujesz przełączniki, włączniki i nie masz opisówki. I rozumiem, dla osoby, która tydzień temu sobie coś podpinała, miesiąc temu rozkminiła, jak to działa, i później co tydzień sobie coś podpina, to robi to z zamkniętymi oczami, ale ja tak nie mam, bo ja nie podłączałem dawno podświetlanych przełączników, włączników. I wygląda to tak. Jak widzicie, coś tam się jednak dzieje, nie? Coś gdzieś trzeba pomyśleć. I zaraz sprawdzimy tylko, czy te lampy się uruchamiają poza tą tylną, bo nie tutaj widzę, że coś się dzieje nie tak, bo plus jak podłączyłem tam piny, to włączyłem ten przełącznik, włącznik i tutaj przyszedłem i pomierzyłem sobie na przekaźniku, czy wszystko mi działa, bo widzę, że z tyłu ciemność i tutaj nie będziemy kombinować z tym za bardzo. Idziemy zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz. Otworzymy drzwi kierowcy i będziemy sobie włączać poszczególne lampy. A później zrobimy szybki test przewodem na krótko. Podświetlenie przełączników. Tak, żeby one się tylko zapalało, to podświetlenie w momencie, w którym uruchamiamy włącznik, żeby one nie świeciły cały czas, bo one mają takie zadanie. Po to taki był zamysł, żeby kupić podświetlane te włączniki, żeby one, dany włącznik świecił w momencie, w którym jest uruchomiona konkretna lampa. Bym wyjeżdżając z lasu wiedział, że nie mogę się włączyć do ruchu na asfalcie. O Jezu, moje plecy, w ogóle na klopie siedzę. Że nie mogę się włączyć do ruchu, ponieważ jadę z jakimś bocznym czy tylnym oświetleniem włączonym, więc to jest mega ważne. O, miejscówka, w której stoję. PKP. No dobrze, dużo gadania, mało testowania. Idziemy sprawdzić, czy to będzie działać. To sobie tu położę. Gdzie my jesteśmy? O, dobra. Kisy. Są moje okolice. O, kolejny jedzie. Kopernik. No dobra, będziemy testować. Niech on przejedzie, bo nie będziemy tutaj robić zamętu. But i pęk, podeszwa, woda się leje. No więc mamy panel i uruchamiamy pierwszą, lewy przód. Jest dobrze, jest dobrze. Lewy tył. Jest, czyli przód i tył chodzą. Teraz LED bar. No, daje jak trzeba. Następnie mamy prawy przód. Jest i prawy tył, jest, dla porównania, są tył, ciemność. Tu jest wszystko pospinane jak trzeba. No dobra, będziemy kombinować. Ja tam obstawiam, że to jest ta kostka. To teraz wezmę, spakuję ten majdan, który jest z tyłu i sobie tutaj wsiądziemy i zobaczymy, przeprowadzimy test na tych przełączniczkach, jak to jest z tym podświetleniem. Teraz mamy tak. Mamy przełączniki. Jeszcze raz, wszystko działa. Działa. Teraz
po pierwsze muszę to sobie jakoś tutaj ustawić. O, tak może być nawet dobrze. Możemy sprawdzać lampę tył. Mam podaną masę. Jest to masa, jest to minus, który idzie spod skrzynki, znaczy od skrzynki z bezpiecznikami. I jestem ciekawy, czy jak zasilę tym minusem, który tam jest podpięty i tu jest wyprowadzony, to jest stary przewód zasilający LED bara i lewy przód, czy zaświeci się ten guzik, czy on zgaśnie. Świeci. Znaczy on zgaśnie, jak wyłączy światło. Zgasł. Jest. Dobra. Tak samo? Tak samo. Dobra, mamy to. To jest proste. Co robiście? I teraz pytanie, czy ja któregoś nie zjerałem, bo takie testy przeprowadzałem, że to jest glaca mała. Ciała. Też działa. Wstałem, że któryś mogłem zjarać, bo coś mi wczoraj nie pasowało. Ty. Wszystkie działają? Aha, to jest tył. Ale świeć. Szkoda, że nie z tyłu. Dobra, mamy to. Gdzie był problem? To jest minus pociągnięty z skrzynki z bezpiecznikami, czyli to jest minus, którym zasilane są lampy. I to albo mi się zdaje, albo to miało jakieś znaczenie. A teraz dam sobie minus z budy. Tu mam nitonakrętkę wstawioną. A co ja tu chcę zrobić teraz? Łomatko. Za krótki przewód będzie. Ale dobra, jeden ten tylko sprawdzimy, nie? Mili Państwo moi. Albo ewentualnie gdzieś tu, no bo przecież ta cała szyna to już jest minus. Nie wiem, czy amelinium przewodzi? No tak, no przewody aluminiowe były przecież, nie? Stosowane. No dobra, to zrobimy tak. Ja sobie tu przełożę masę. Słabo ze światłem, słabo, ale nie ma tak, że zawsze dobrze. Znaczy ogólny. Świeci, po wyłączeniu gaśnie. To ja coś wczoraj ze zmęczenia namieszałem, kurka wodna. To wszystko działa jak trzeba. Dobra, no to jutro przyjemna robota. I jutro sobie na spokojnie to dopnę. Po prostu wezmę i to dopnę, bo tu już niewiele zostało i w zasadzie całą tą wiąchę mogę do góry wrzucać, prawda? O, sobie ją później uporządkuję. No i dzisiaj pozostaje mi w zasadzie tylko tyle, by siedzieć przy oknie i patrzeć, czy samochód się nie zaczyna z jakiejś przyczyny fajczyć, z przyczyny, która dopiero będzie mi znana. Kurde, fajny ogar mam teraz z tym. Ale zarąbiście. Mega fajnie. Róbcie sobie to. Róbcie sobie porządek w przełącznikach, tak żebyście wszystko mieli pod ręką. Ja już teraz nie żałuję tego, że kupiłem te tańsze przełączniki. Nie żałuję tego. Bo widzę, że to działa. A jak coś działa, to cieszy. A ten samochód, ja po prostu odpływam trochę. Bo założenie jest takie, że stary... Ma działać, ten samochód ma działać, to ma być samochód, który wsiadasz, odpalasz i rura. I rura, i po prostu znikasz, rozumiesz? Znikasz, nie ma cię. Jedziesz gdzie chcesz, za granicę, nie ma problemu. Inne samochody się sypią na drodze, podjeżdżasz, bo swoje auto masz na tyle przygotowane, że możesz pomagać innym. Masz sprężarkę, znaczy kompresor, no kompresor. Masz sporo energii zapasowej, masz przyłącze rozruchowe, bo w tej trójce akumulator jest no, w komorze silnika, a silnik wiecie gdzie jest. Więc masz podejście pod akumulatory, żeby wesprzeć rozruch z pod kanapy.
Masz ogrzewanie, masz możliwość ustawienia ogrzewania na tył busa, otwierasz klapę, jakby trzeba było komuś pomóc ogrzać, przyłączasz rurę, rurę wozisz, bo możesz rozstawić namiot na dachu i na dach wprowadzić sobie ciepłe powietrze. I no generalnie mnie to takie coś interesuje bardzo. Wiele osób, ku mojemu zdziwieniu, ale no człowiek otwiera oczy dopiero wtedy, kiedy spotyka się z tą krytyką. Wiele osób myśli zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Tak wiele osób drapie się po głowie i na koniec pyta, ale po co? A ja stoję, patrzę i... Że ty w ogóle możesz takie pytanie zadać, nie? Tak się bardzo różnimy od siebie. Tacy jesteśmy różni, że... że no... Szokiem poganiamy. Ale są takie miejsca jak to, gdzie się spotykają ludzie o podobnych upodobaniach, walnięci w czoło w podobnym temacie i sobie tutaj knujemy, nie? Dobra, ja już dziękuję Wam za ten odcinek prawdopodobnie. 10-7, no i elegancko. Zapraszam do sekcji komentarzy. Nierówno zapala, nawet jakby jak długo nie stoi, zdąży się wychłodzić na tyle, że nie widzę tutaj temperatury na wskaźniku, ale nie pali ładnie. Bawiłem się mieszanką. Troszkę pomogło, o dziwo troszkę pomogło. Filtr powietrza musiałbym wymienić, bo czasami trefne są. On nie jest jakby wyeksploatowany, ale czasami są po prostu trefne te filtry, nie? Niskiej jakości mają, słabą jakąś przepustowość. Więc to jest druga sprawa. A dalej, no to już zabawy, pomierzenie tej kompresji, jakieś uszczelniacze, cuda na kiju. Świece żarowe są ok. Wszystkie grzeją, bo sprawdzałem, robiłem rozruch, kontrolując, że grzeją. Także no, nie chce mi się drążyć, nie? Komuś może by się chciało drążyć, jakby ten silnik nabył. Kiedyś może ktoś nabędzie, a może ja kiedyś stwierdzę, że wolę 1.6 diesel zamiast 1.9 TD. Kto wie? Jeszcze raz wszystkiego dobrego.